Hej, cześć, siema do wszystkim, z tej strony PLC Adama, to jest kolejny odcinek z FIFA 15 Ultimate New Season. Witam was dzisiaj od menu startu, ponieważ już sobie ustawiłem skład, bo w ostatnim odcinku Boateng dostał czerwoną kartkę. Więc lecimy z kolejnym meczem w lidze. Tutaj widzicie, Boateng jest na ławce, tutaj niestety Vidalowi spadło zgranie do 7, ale i tak mamy 100 zgrania. Kondycja jest tutaj na jeden mecz tylko on będzie, więc lecimy na World Class. Będzie bardzo ciężko wygrać stroje PSG i gramy na klasie światowej. Musimy przynajmniej remis wywalczyć, najlepiej wygraną, żeby mieć już, chciałbym mieć, zdobyć mistrzostwo Ligi Czwartej tak naprawdę. To jest mój główny cel. Jeśli bym zatrzymał grę albo wyciszył mikrofon, to przepraszam, ale mi ktoś wszedł do pokoju, bo nagrywam to około godziny 15, 16 już. No, po szkole, więc. Oj, tu mi coś przyszło z Gmaila. Więc lecimy z Zlatan Ibrahimowicz. Podanie do Kandrewy. Musimy dzisiaj grać klepką. Tutaj do Di Maria. Al Di Maria. Uznałbym to za faul, ale. Dobra. Pastore. Niestety zablokowany. Podanie Bell. Dobrze. Tutaj Vidal jeszcze walczy. To jest inna gra w ogóle na World Class. To jest o wiele trudniejsze. Uhuhuhuhu. Co za bramka z rzutu wolnego. 1-0 dla przeciwnika. Oj. Źle się zaczyna mecz dla nas. Ale tu może Ibrahimowicz. Myślałem, że coś zdziała, no ale niestety nie. Będzie to bardzo ciężkie spotkanie. Ale będę chciał wygrać, tak jak już mówiłem. Tutaj Kandreva pięknie minął przeciwnika. Tutaj Di Maria próbuje, ale. Aj, rzut z autu. Angel Di Maria. Podanie. Tutaj do Pastore. Pastore wbiega w pole karne i oddaje strzał. I to jest obrona bramkarza, niestety. Ło. Tutaj będzie dośrodkowanie. Ibrahimowicz wchodzi. Gol, 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 gol. Strzel to, strzel. No i co się tu stało? Weźcie mi powiedzcie. Miałem strzelić, a mi to dało pod nogi mojego bramkarza, no ale. Benatia tutaj nieudane podanie. Vidal wybiegł do przodu. Pastor Benat. Dobrze. Ibra się tak cofnął do defensywy. Ale rzut wolny kolejny. Jakie oni mają mocne strzały. Dobra, Benatia. Podanie do Kandrewy. Kandrewa do Di Marii. Di Maria się rozpędza. Mija. Niestety nie minął już lewego obrońcy. Tutaj skakuje Benatia i do Vidala. Vidal do Zlatana Ibrahimowicza, ale Zlatan Ibrahimowicz stracił piłkę. Tutaj jeszcze powalczyli, ale niestety się nie udało osiągnąć wymarzonego celu, można powiedzieć. Albenatia tu przejął piłkę do Kandrewy. Kandrewa do Di Marii. Di Maria do Zlatana. A tu Zlatan był niby faulowany, czy to ja faulowałem, ale koniec pierwszej połowy przegrywam 1 do 0. Dziwny, ciężki mecz. Tutaj musimy zremisować. O. Ten jeden punkt wydarty to zawsze coś. Tutaj Neymar pięknie obił go od nogę. Tutaj do Pastory. Pastory. Dobrze się zachował, ale niestety stracił piłkę. Tu Vidal jeszcze. Di Maria.
Biegnie za przeciwnikiem i niestety. I czy to będzie gol? Czy to będzie gol? Pięknie. To była obrona i słupek. Uff, szczęście dopisuje. Rzut z autu dla nas. Trzeba to szybko rozpocząć. Zlatan biegnie. Zlatan Ibrahimowicz. Niestety nie dobiegł. Zlatan. Oj, oj, oj. Przepraszam, że się nie odzywano, tak zamilkłem na parę sekund. Tutaj Benatia. Di Maria pięknie przejął. Kandreva oddaje do Di Maria. Nie możemy tego stracić. Di Maria. Podanie do Vidala. Arturo Vidal. Pędzi. I na tym się skończyło, że pędzi i stracił piłkę. 83. minuta, jednak będzie ten wynik. 0 do 1 dla przeciwnika. Ale tutaj jeszcze przyjęliśmy. Di Maria. Podanie do Kandrewy. Kandrewa. A, niecelne podanie. Więc tak jak myślałem, zakończymy ten mecz porażką. No i cóż więcej mówić. Klasa światowa to jeszcze nie dla mnie. 1-0 przegrany mecz. Dawno nie przegrałem meczu. Jak coś, to już remisowałem, ale. Tak, czasami musi być. Boateng wraca już do naszego pierwszego składu. Czy mamy jeszcze szansę na mistrzostwo? Jeśli byśmy wygrali wszystko, to by było 18 punktów 25, czyli musimy wszystko wygrać, żeby zdobyć mistrzostwo. Czy mamy jeszcze jakiś mecz na klasie światowej? Jeśli nie, to mamy duże prawdopodobieństwo na zdobycie mistrzostwa. Bo na klasie światowej to mi się naprawdę ciężko gra. Jeśli byśmy grali, a na tych niższych to mi się o wiele łatwiej, to jest normalne. Więc jest duża szansa jeszcze na mistrzostwo Ligi Czwartej. Tylko musimy teraz wszystko wygrać. Wszystko. Nie może być remisu, tylko ciągłe wygrane mecz. Więc lecimy już z drugim meczem w odcinku. Dzisiaj, teraz w strojach FC Barcelony. Zlatan Ibrahimowicz. Może znowu ustrzeli pięknie cztery bramki przed naszemu przeciwnikowi. I lecimy z meczem. Vidal przejął piłkę. Vidal do Di Maria. Di Maria do Kandrewy. Kandrewa się urywa tutaj obrońcom. Nie umiem go dogonić. Kandrewa dośrodkowywuje. I tutaj jest piękna bramka. Javier Pastore. Piękna bramka. Zobaczcie sami. Tutaj Kandrewa przedziera się przez obronę. Tutaj dośrodkowywuje. Vidal, znaczy Pastore, dochodzi do 15-14 metra i uderza właśnie z niego. I piękna bramka, 1 do 0 w 9 minucie. Tutaj jeszcze Di Maria chciał powalczyć. Vidal. Niestety nie udało mu się nic tam dokonać. Ale tu Pastore, Ibrahimowicz. Do Vidala. Vidal podaje do Di Maria, ale niestety przejęte podanie przez przeciwnika. Tutaj Benatia, pięknie. Pastore do Di Maria. Di Maria do Ibry, ale Ibrahimowicz niestety stracił piłkę. I tutaj piękne przejęcie. Tutaj pięknie wychodził Vidal. Już go tam zauważyłem, ale niestety Vidal źle przyjął. Za późno się obrócił. I tutaj Di Maria pięknie przyjął, ale znowu podanie niby do przeciwnika. 28 minuta. No i ciężko. Ale 1 do 0 jest, no ale to jest zawsze niepewny wynik. Musimy jeszcze strzelić dwie brameczki, żeby być zaspokojeni zwycięstwem. Tutaj Ibrahimowicz właśnie w leci, wpada w pole karne i oddaje strzał. I niestety bramkarz obronił. Teraz rzut wolnorożny. I Boateng, Vidal, Ibra, Himowicz strzela bramkę. Na 2 do 0. Piękna bramka Zlatana Ibrahimowicza w 36 minucie.
Javier Pastore dobrze odebrał. Tutaj Neymar do Marcelo. Marcelo do Benatia. Benatia długim podaniem do Kandrewy. Kandrewa niestety chciał podać długie podanie, ale teraz przejął piłkę. Przejął, ale i do Ibrahimowicza niestety ta piłka nie dotarła. Ale Vidal za to przejął. I koniec pierwszej połowy, wygrywamy 2-0 po bramce Pastore i Zlatana Ibrahimowicza. Więc lecimy dalej. Lecimy. Musimy jeszcze jedną rameczkę strzelić. Piękny Vidal. Tutaj długie, ale niecelne podanie. Ale nie, dla nas jest rzut z autu. Tutaj kto to jest? Niech odda ta strzał z daleka, ale niestety zablokowany przez przeciwnika i teraz się rozwija kontratak. Ale tutaj Neymar pięknie został i Ibrahimowicz został zatrzymany przez obronę przeciwnika. Tu Arturo Vidal przyjął i Marcelo do Neymara. Neymar utrzymuje się przy piłce. Pięknie to był faulowany, ale Neymar się nie daje. Neymar wierzy, że on musi wziąć w barki w te swoje umiejętności skilla. Musi strzelić wreszcie pierwszą bramkę. Strzał z daleka i niestety nie ma bramki. Chybił. Co to było? 66 minuta. Di Maria tutaj główkuje do Ibrahimowicza. Ibrahimowicz. Vidal, Pastore, Javier Pastore. Tu pięknie Pastore do Neymara, ale Neymar nie wyczuł intencji Pastore. Tutaj Pastore chyba, jak dobrze widzę, niestety stracił piłkę. I tutaj teraz przeciwnicy ruszają na naszą bramkę. I czy to się okaże, że będzie strata bramki? Niestety chyba nie, bo Ibrahimowicz przyjmuje piłkę. Tu odgrywa do Pastore. Pastore już się bawi znowu napastnika. Ibrahimowicz do tyłu odgrywa. 85 minuta. I długie podanie do Pastore. Pastore przyjął piłkę i czy będzie strzał? Niestety nie. Zablokowany strzał. Już jest końcówka meczu. Już wątpię, żeby strzelili nam bramkę. Koniec meczu, wynik pozytywny, 2-0. Jedna przegrana w odcinku, ale tu musicie wybaczyć. Nie można się załamywać od razu. Trzeba iść dalej przed siebie. Więc wynik satysfakcjonujący, 2-0. Zlatan Ibrahimowicz, man of the match. 10 punktów na naszym koncie, więc dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek. Do zobaczenia w następnych odcinkach i cześć.